10 największych tajemnic wszechświata. 10. Cywilizacja pozaziemska. Część świata naukowego poświęcona jest bez reszty poszukiwaniu cywilizacji pozaziemskich. Naukowcy wychodzą z założenia, że nie ma możliwości, aby wśród tylu miliardów planet cywilizacja ziemska była samotną. Czy skoro wszechświat jest tak stary i duży rozwój życia nie powinien być do tych rozmiarów proporcjonalny, i gdzie oni wszyscy są? 9. Katastrofa Tunguska. Co stało się w 1908 roku nad rzeką podkamienna Tunguska? przepływającą przez środek syberyjskiej tajgi, do dzisiaj nie wie nikt. Meteoryt, może fragment komety, na pewno była wielka eksplozja i to jest kwestia bezporna. Naukowcy jednak, mimo wielu lat badań i kilku hipotez, nie potrafią jednoznacznie stwierdzić, co, jak i dlaczego. 8. Antymateria. Teoretycznie jest jej tyle samo co materii. Tak wynika z obliczeń naukowców. Jakoś jednak ciężko ją znaleźć. Z materią nie ma problemów. Cały świat, jaki znamy, jest z niej zbudowany. A co z jej przeciwieństwem? Dlaczego, aby ją zbadać, trzeba ją sztucznie wytworzyć w warunkach laboratoryjnych? 7. Świadomość to coś, co odróżnia człowieka od innych zwierząt. Ale czym tak naprawdę jest świadomość? Ograniczanie jej do przytomności to za mało. Próba użycia w jej kontekście słowa dusza to nadużycie i nadinterpretacja. Może to jedynie efekt uboczny działania mózgu. Nikt nie wie, jak to zdefiniować, ale nadal się bada. 6. Ciemna materia. Nie wiadomo do końca, czy istnieje, ale jest potrzebna. Postulat istnienia ciemnej materii jest obecnie dominującym wytłumaczeniem obserwowanych anomalii w rotacji galaktyk oraz ruchu galaktyk w gromadach. Zapewne chodzi o czarną dziurę, oczywiście. 5. Czas. Wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu. Tak mówi definicja. No, okej. Okay. Tylko, że każdy mówi inaczej. Newton stwierdził, że czas jest bezwzględny, Einstein, że jest względny. Niektórzy twierdzą, że to energia, inni, że materia. Nie wie nikt. Cztery. Początek świata. Zapewne zaczęło się od wielkiego wybuchu. No ale co wybuchło? Dlaczego wybuchło? I skąd wzięła się materia i energia, która stworzyła Ziemię? To jest nadal badane i też nie wie nikt, jak do tego doszło. Trzy Koniec świata. Majowie go przewidzieli, ale nie nastąpił. Ale zapewne nastąpi, tylko nie wiadomo kiedy. Może w poniedziałek. Pytanie jest jak to się stanie. Hipotez naukowych jest kilka. I czy koniec Ziemi jest równoznaczny z końcem świata, a może dla każdego koniec świata jest inny i jest nim po prostu śmierć. Dwa światy równoległe. Nauka dopuszcza ich istnienie. Współdziałanie wielu wszechświatów od dawna intryguje fizyków, matematyków, a także kosmologów. Wielu z nich twierdzi, że choć nie można na razie udowodnić ich obecności, są przesłanki, aby przypuszczać, że równoległe wymiary to wcale nie wymysł, a nawet są dowody. Jeden teorie wielkiej unifikacji przez dziesięciolecia fizycy zastanawiali się, jak pogodzić ze sobą fizykę klasyczną Newtona, fizykę Einsteina i fizykę kwantową Heisenberga. Problem jest taki, że każdy z nich opracował coś innego i każdy z nich miał rację. I właśnie nad tym głowią się dzisiejsi naukowcy. Jak to wszystko zebrać do kupy? Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów, zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!